Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jesteśmy oto świadkami ukonstytuowania się i zaprzysiężenia nowej Rady Miasta, Rady VII kadencji, Rady, która jest organem stanowiącym i kontrolującym działalność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. Swoim wyborem tutaj Państwo zostaliście desygnowani poprzez mieszkańców tego miasta jako ich reprezentanci i otrzymaliście prawo do reprezentacji ich i współrządzeniu miastem poprzez mandaty radnych. Szliście do wyborów ze swoimi programami i hasłami. Wierzę w to, że przyświecają temu konkretne, jasno sformułowane cele. W imieniu pana burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, Artura Weissa, który dzisiaj uczestniczy w zaprzysiężeniu Rady Powiatu i którego nieobecność jest tymże faktem usprawiedliwiona, i w swoim własnym chciałbym życzyć wam, żebyście poprzez realizację tych celów wspólnie przyczyniali się do rozwoju miasta przy pełnej aprobacie waszych wyborców i naszych mieszkańców. I tego wam osobiście serdecznie gratuluję i życzę, aby stało się to waszą misją, którą za 4 lata będziecie mogli podsumować, że pozytywnie zakończyliście i ku uciesze swoich wyborców w przyszłości naszego grodu. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję i pragnę osobiście podziękować jeszcze. Proszę, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w celu złożenia wniosku? Proszę, pani radna Michała. Nie jest to wniosek, ale chciałabym bardzo podziękować wszystkim moim wyborcom, zarówno obecnej Radzie Miasta za oddanie na mnie głosu i powierzenie mi takiej funkcji. Dołożę wszelkich starań, by wszystkie decyzje, jakie będą tu przeze mnie podejmowane, miały przede wszystkim na uwadze dobro i dalszy rozwój naszego miasta. Dziękuję.